Siemka, tutaj Goldzor, przygotowałem dla was, bo zaraz wychodzę z domku, komentarzyk. Czekajcie, bo coś cicho. Nie, tak ma być, dobra. Komentarzyk z MW3 oczywiście, tym razem nie obrona, Team Deathmatch. Na początku tutaj widzicie miałem AS50, ale wkurzyłem się, bo tutaj pierwszy kid marker. Miss. Biegnę. Drugi hitmarker, frajer mnie zabija. Tu też miałem rage moda lekkiego. Tutaj jednego zabiłem. Ale i tak byłem zdenerwowany, tutaj dostałem jakieś gówna. Kolejny zgon. Wychodzę. Kampa. No i tutaj już był rage mod i teraz zamieniam się na MP7. I zaczynam. Chyba teraz zginę jeszcze raz. Teraz zginę i zaczynam teraz, oglądajcie, jak rejpie tych frajerów teraz MP7. To jest taka tryhardowska klasa, specjalnie jak mnie wkurwiłem, żeby ich zrejpić tym. No i tutaj ich zrejpiłem, dobra. No, ale nie będę tutaj opisywał gameplayu, tylko o tym, co w ostatnim filmiku was pytałem. Nie było zbyt dużo pozytywnych opinii. Tam jeden kolega z klasy powiedział, że kumpel powiedział, że chciałby na przykład, żebym z Fira coś nakręcił, żebym się srał przy telewizorze. Ale jeśli wy nie chcecie, to nie będzie tego. Żałujcie. Ale dobra, myślę, że przy Call of Duty zostaniemy i będzie też fajnie. Jeśli chodzi o sprawę tego, kiedy będę mieć HDPVR-a, to naprawdę to wiadomo, że zależy ode mnie, ale to zależy od mojego komputera, kiedy kupię sobie, bo muszę pierw kupić komputer. Znaczy, no mam komputer, ale na nim nawet Skype nie działa, to można kurwicy dostać. No tak mi wszystko muli, że Jezus, internet mam dobra, mi wszystko muli, bo mam kartę graficzną jakąś z epoki kamienia sranego i w ogóle masakra jest. No więc pierw komputer, potem PVR. O ile mi środki finansowe na to pozwolą. No to tyle na temat PVR-a. I tutaj od razu mówię jeszcze, że tak gdzieś w 5. minucie, jak już biłem moba, potem oczywiście rage kid jakiegoś leszczyka i była migracja hosta. A w MW3 jest coś takiego, że jak jest migracja hosta, to przerywa ci gameplay i po migracji hosta ten gameplay jest w innym pliku. Czyli ja tutaj, jak będzie to ta migracja hosta się skończy, to ja wyjdę do kina i wam kliknę tą ostatnią minutę na nowym filmiku, bo oczywiście Infinity Ward nie pomyślała, żeby to było w tym samym pliku i będę musiał przechodzić. Ale to 30 sekund mi zajmie. No. Tutaj widzicie, już ich powoli rejpie. Znaczy rejpie już od dłuższego czasu. Możecie się spodziewać, czym to się zakończy. Jakim killstreakiem. No. Oczywiście używam tutaj specjalisty. No bo jak mamy specjalistę, to za 8 kili, czy tam 7, jak ktoś ma bezkompromisowego, no to po prostu jesteśmy overpower. No i tutaj wbity moab i od razu zgon. Dobrze, że mnie nie zabił wcześniej, bo bym chyba kurwicy dostał, mnie z tego UMP wcześniej pociągnął. Ale na szczęście nie, tutaj fail, ale oczywiście tacy kumaci goście tu byli, że no. No i tutaj właśnie moab, zabijam. I teraz będzie rage quit jakiegoś leszcza za chwilę. Znaczy nie, jeszcze nie. Za minutę. Za minutę będzie rage quit jakiegoś leszczyka. I właśnie tak jak mówiłem, przejdę. Tutaj już uciekło dwóch, bo się wystraszyli. Mnie chyba. No, nieważne. No, nie mam za bardzo o czym mówić, zaraz wychodzę. Tutaj tak na szybkiego ten komentarz, bez żadnych większych przemyśleń. Oh my god, co ja mam? Z polskiego mam czwóreczka, tak dla mnie. Nie, truje mam, truje. A powinienem mieć czwórkę. Dobra, mniejsza z tym. No, wynik. A nie, nie będę wam spoilerował wyniku. W tej drugiej części wam powiem. No.
Mogę wam tylko powiedzieć, że na tym samym serwerze grałem poprzednią mapę i prawie MSR-ką ma bawiłem, 3 kile mi brakowało. No. Więc szkoda, bo ze snajper... O, i tutaj jest właśnie ten moment. Przechodzimy teraz. Kończymy film. I przechodzimy teraz kino i wchodzimy tutaj. I tutaj jest druga część tego samego meczyka. Bo Infinite Ward jest głupie. I ten frajer to uciekł też. No. To się musi wczytać. No. I tak to właśnie jest. No a w kolejnych już komentarzach tam poruszę jakieś tematy. Tutaj raczej taki spontan. Bardzo duży spontan. O Jezu, przyspieszam czas. Dobra. Jedziemy. I tutaj jest właśnie dalsza część. Dołączył jakiś Polak, który mnie tak wkurwił potem. Bo... normalnie... O, chyba mnie zaraz zabije też. Karemel grał i na następnej grze mnie wkurzył, bo kampił w jednym miejscu i chyba 5 razy pod rząd mnie zabił z tej samej kampy. Myślałem, że oszaleję. No ale no i na tamtej mapie miałem zły wynik i od razu wyszedłem, bo wiadomo, nie zawsze takie wyniki jak teraz się trafiają, nawet ci najlepsi. Nie mówię, że jestem najlepszy, bo jestem takim na broni akurat średnim graczem, jestem na bronie maszynowe te karabiny, bo na snajpy to dobrze mi idzie, ale na te to tak podstawowo bym powiedział. Nie porównuje się do loczka, bo to jest inny w ogóle, no nie wiem jak to powiedzieć, inna planeta. O tam ma te swoje słuchaweczki, rapi ludzi na każdej, każda gra to Moab, no to jest koleś konkretny. I pozdrawiam go w tej chwili oczywiście. Znam Loczka. Czasami z nim gram. Dobra, ale nie o tym. Tutaj się gameplay już kończy. Tutaj mój ostatni kill będzie. Jeszcze raz sorry, że grałem tym gównem MP7. Naprawdę nie cierpię jak ktoś tym gra. A jestem debilem, bo teraz tym grałem. Ale naprawdę to jest taka klasa tryhardowska. Aby właśnie zrejpić ludzi, którzy mnie wcześniej kurzyli. Tym oto akcentem kończę ten filmik, tutaj widzicie, awansuję, jestem na 6. prestiżu, no i trzymajcie się, do następnego komentarza.